zapraszam Cię dzisiaj na ognicho. Będziemy dzisiaj malować sobie ilustrację taką górską z ogniskiem. Wiecie, będzie dzisiaj naprawdę romantiko, erotiko na ten tłusty czwartek. Jak widzicie, tutaj miałam trzy kompozycje, z której wybraliście tą ostatnią trzecią i nią właśnie się dzisiaj zajmiemy. Ostatnimi czasy zaczęłam tak sobie troszeczkę planować to i owo. Tutaj jeszcze widzicie pędzelki, które będę używała, a tak wyglądał mój szkic. No i szkic oparłam sobie luźno na zdjęciu. Te kratki, co widzicie, to tak naprawdę to nie jest to, co myślicie. To nie było takie, wiecie, przerysowywanie, tylko bardziej sobie chciałam jakoś tak kompozycję rozłożyć. Czy mi to wyszło, czy nie, zobaczycie. Ogólnie sobie ostatnio eksperymentuję bardzo różnie i z technikami, i z malowaniem sobie w tym moim gwaszowniku. Bardzo mnie to relaksuje i ogromną radość mi to sprawia i cieszę się, że Wam się podobają te ilustracje, więc mam nadzieję, że filmy również się Wam będą podobać. I jak widzicie, zaczęłam od tła. Mieszałam sobie taki jasny błękit z bielą i z sepią, żeby przybrudzić trochę ten kolor. To jest fajny motyw. Brąz nam przybrudza tak kolor. No i tutaj już jadę z górami. Postanowiłam, że w tej ilustracji zacznę sobie całkowicie od tła i będę je tak w miarę dopracowywać, żeby potem dodawać tylko akcenty. Czyli nie robię od ogółu do szczegółu, tym razem robię takie, wiecie, no w zasadzie troszeczkę od ogółu do szczegółu, ale podzielę sobie obraz na trzy partie. Tył, środek, no i przód, wiadomo, w ten sposób. Nie skupiałam się tutaj zbytnio na tych górach, bo one mają stanowić tylko, tak jak mówię, tło, więc nie są zbytnio szczegółowe. Może powiem Wam, jakie kolory użyłam, bo postanowiłam więcej teraz mieszać kolorów i uzyskiwać różne takie, wiecie, niuanse kolorystyczne, bardziej mieszając je, i powiem Wam, bardzo mi się spodobało mieszanie wszystkiego z brązami i ochładzanie tego lub podbijanie niebieskim lub czerwonym lub takim purpurowym. Powiem Wam, jakie kolory wybrałam. Od najciemniejszych to sepia, później jest barnsienna, później jest fear green, później mamy ultramarynę deep, później mamy Prussian blue i z tych pomarańczowych mamy vermilion, o ile dobrze widzę, orange, deep yellow, biel oraz trzy nowe kolory z Windsora i zaraz Wam powiem, jakie to kolory są dokładnie. Jest to perylin violet, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, Cyprus Green oraz Windsor Green, i są to w ogóle moje nowości, pokażę Wam je w holu, hol będzie już niedługo. Dobrze, teraz już jak widzicie, przeszliśmy sobie płynnym ruchem, tak mniej więcej, jeszcze tutaj się bawię w tło, ale będziemy już tutaj się powoli zbliżać do początkowej, że tak powiem, do tej środkowej części, jakiej początkowej. I tutaj chciałam, aby ta część była dosyć ciemna, aby się pięknie na niej wybiło ognisko. I taki właśnie był plan. Drugi plan miał być bardzo ciemny, stonowany, taki, aby właśnie dobrze ten ogień na nim wyglądał. I tutaj tych choinek nie dostrzeżecie za dobrze. Na zdjęciu będzie to troszeczkę lepiej wyglądało. Kamera mi ostatnio coś nie wyrabia i nie łapie tak tego wszystkiego, jakbym chciała, więc jeżeli zawsze Was ciekawi, jak ta praca wygląda tak naprawdę, to zapraszam Was na mój Instagram czy na mój Facebook. Tam macie takie zdjęcia, które oddają to, jak ta praca wygląda, bo niestety na filmie to nie zawsze mi się udaje dobrze zrobić. No ale już tutaj widzicie, jak fajnie powstaje głębia. Dosyć udało mi się to nawet oddać, bo zawsze mam z tym problem, że niestety mam gdzieś problem z tą perspektywą i jakoś tak się to nie za bardzo mi udaje tutaj. Na szczęście to fajnie wyszło, moim zdaniem. No nie wiem, musicie mi powiedzieć, jak Wam się podoba. A tak w ogóle, to ta ilustracja to jest moja setna praca na Instagramie. Oj, Nefciu, Nefciu, co ty pleciesz? Nie setna, a tysięczna, w zasadzie tysięczny post, bo nie wszystkie posty były pracami.
Oczywiście miałam jakieś prace, które gdzieś tam usunęłam i tak dalej, więc to ten licznik też nie jest taki, wiecie, precyzyjny, no ale w każdym razie dzisiaj taki oficjalny 1000 wypada i strasznie się cieszę, bo przypada to mniej więcej na 4-lecie mojej działalności. 4-lecie, jak to brzmi? Tak, no, 4 lata minęło jak jeden dzień, tak się mówi, ale taka jest prawda. Nie wiem nawet kiedy. Dobrze, ale dobra, przechodzimy znowu, bo ja tutaj dygresji bym miała milion. Tutaj przechodzimy już do pierwszego planu, takie przejście między pierwszym a drugim planem, powiedzmy. Boże, jak ja się bardzo nie znam, ja jestem strasznie mało profesjonalna, no niestety. Ja się czasami śmieję do węża, że jestem taką Gosią, jak jest ten kanał Świat Gosi. Ona jest, wiecie, próbuje tam w makijaże, to ja próbuję w malowanie i ja się śmieję, że powinnam zmienić sobie nick na YouTubie na Świat Nefci. To bardziej by pasowało. I tutaj chciałabym wtrącić, bo może to zabrzmiało tak, ja Gosię bardzo lubię. Oglądam jej każdy film praktycznie od już chyba pół roku. Nadrobiłam też stare filmy. Lubię ją za dystans, lubię ją za humor. Ostatnio tak trochę przygasła, ale nie dziwmy jej się, bo się stresuje dziewczyna. Ale w każdym razie to nie miało zabrzmieć jakoś negatywnie. Broń Boże, Świat Nefci, Świat Gosi, mua, cudo. No ale widzicie, tutaj sobie walczę z kolorami, próbuję to już tutaj rozblendowywać, dodawać, ciapkać. Wiecie, no mi się podoba w gwaszach to, że nie trzeba być tutaj precyzyjnym, tak naprawdę kładziemy sobie plamy, jakie nam się podobają, rozcieramy, dokładamy, to jest tak naprawdę, daje nam to ogromną swobodę. No co innego mam w kredkach? W kredkach muszę zachowywać precyzję, jakby nie było, a tutaj sobie mogę wyżyć się do woli, ale zaraz będzie najlepsze, czyli ogień. I ogień, powiem Wam szczerze, bałam się go jak ognia. Wow, ale ja mam dzisiaj lotne powiedzonkę, naprawdę nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Z tego względu, że ognia nigdy nie malowałam, nigdy nie rysowałam. O ile pamiętam, a chyba pamięć mnie nie myli, nigdy nie miałam z ogniem do czynienia. Takim, wiecie, malowanym, rysowanym, więc powiem Wam, podchodziłam ostrożnie, bo nie chciałam sobie zepsuć, bo całkiem to tło mi się już podobało, więc bałam się, że po prostu tym pierwszym planem zepsuję, a uważam, przepraszam za moją nieskromność, rzadko mi się to zdarza, bo przeważnie mi się prace nie podobają, ale uważam, że ten ogień wyszedł mi po prostu super i uważam, że naprawdę wybił się na tle tego wszystkiego, że ta jakaś moja mała koncepcja w główce się udała. Co prawda akurat ta praca była przerysowywana ze zdjęcia, no ale nie stricte. Ja sobie utworzyłam pierwsze 3 kompozycje tak na podstawie tego zdjęcia. Wiecie co, dobrze się czasami opierać o jakieś tam referencje, bo niestety tak jak ja przez lata sobie upośledziłam trochę moją wyobraźnię i ciężko mi jest sobie niektóre rzeczy wyobrażać, jakby to mogło wyglądać. No i z drugiej strony najwięksi artyści dalej się wzorują na zdjęciach, tylko na przykład łączą je, miksują i tak dalej, więc to nie jest nic złego, o ile wiecie, nie zatracimy się tylko w tym, chociaż jak ktoś chce, dlaczego nie? Jeżeli chcecie, no to jasne. Mi to już po jakimś czasie przestało sprawiać przyjemność i tak na przykład jak muszę przerysowywać w pracy, czyli rysując zwierzaki, tak mniej więcej tak jak one są, tak poza pracą sprawia mi przyjemność zupełnie co innego. Więc myślę, że to jest miła odskocznia. No i teraz przede wszystkim chciałabym się spytać, co Ty uważasz, czy Wam się podobają te gwasze? Ja mam nadzieję, że one się zaczną robić coraz bardziej popularne. Ostatnio sami je pokazywała. Mam nadzieję, że tak powiem, dostaną trochę łaski i uwagi, bo to jest naprawdę super medium. Daje możliwości, daje Ci możliwości kładzenia różnych warstw, jasnych na ciemnych i tak dalej. Chociaż z tym można polecieć. Ja mam akurat takie zdolności, że potrafię za dużo położyć. No i potem jest, że tak powiem, klops, ale nie ma źle. Aha, no i w ogóle, wow, ile ja mam rzeczy do powiedzenia, to tylko 10 minut. Podjęłam się wyzwania.
chcę zrobić 100 ilustracji na Instagramie, więc naprawdę polecam Wam śledzić mnie tam, bo tutaj nie zawsze będzie film, niestety nie mam możliwości tak często nagrywać filmów, ale tam będą się pojawiać na pewno częściej ilustracje niż tu. No i co? To chyba wszystko. Aha, jeszcze nie prosiłam Cię o łapki. Jeżeli Ci się podoba, to zostaw mi łapkę, zostaw mi komentarz. Możecie napisać też ile pączków zjedliście, no bo to dzisiaj takie modne, bo dzisiaj jest tłusty czwartek, każdy rysuje pączusie albo jakieś inne słodkości. Ja akurat miałam okazję namalować ogień, na którym można sobie jakąś dobroć zrobić, na przykład jabłuszko upiec, też fajnie. No i co? Aha, no i zapraszam Cię do subskrypcji, dzwoneczka i tej całej reszty, wiecie o co chodzi. Do usłyszenia, do kolejnego razu, trzymajcie się ciepło. Mua! Pa, pa!